Damian Jaszkę po meczu Anwil Włocławek, AZS Koszalin. To było dobre, wyrównane spotkanie. Także dobre, pomimo wyniku dla AZS Koszalin chyba. Tak to trzeba odebrać. Tak, jestem bardzo zadowoleni z tego spotkania. Chcieliśmy wyjść bardzo agresywnie. Jest to pierwszy mecz sezonu, więc na pewno było dużo tych błędów, ale to jest nasz cel. Grać agresywnie, mamy młody skład i musimy to wykorzystywać. Wiemy, że Anwil jest bardzo dobrą drużyną, ale na pewno odczuwali trochę zmęczenie po ostatnim meczu, ale daliśmy z siebie wszystko, niestety nie udało się, ale walczymy dalej. Walczymy dalej. Trener Dariusz Czubio na konferencji powiedział, że jest zadowolony, no oczywiście wynik jest wynikiem, ale jest zadowolony, bo potem zespół gryzie parkiet, nie poddaje się, walczy. Było minus bodajże 19 w pewnym momencie, czy minus 17 w trzeciej kwarcie, a mimo wszystko nie poddaliście się. Tak, zdajemy sobie sprawę, że jeżeli drużyny przeciwko nam będą tworzyły taką przewagę i my w pewnym momencie odpuścimy, to już będzie dla nas po meczu tak naprawdę, bo to są zbyt doświadczone drużyny, na pewno bardziej doświadczone niż my. My mamy bardzo młodych zawodników, do tego zagranicznych, którzy niektórzy z nich grają pierwszy sezon, więc na pewno drużyny będą to wykorzystać, dlatego to jest nasz cel. Jeżeli widzimy, że drużyna ma dużą przewagę, nie możemy się poddawać i walczyć do końca. Dzisiaj 12 trójek, to taki ofensywny, a za to będą oglądać kibice w Koszalinie? Myślę, że to będzie nasza duża siła. Właśnie rzuty za trzy, ale wiadomo, jak to jest w koszykówce, czasami wpada, czasami nie wpada, więc na pewno będziemy musieli w niektórych momentach szukać innych rozwiązań. Akurat dzisiaj wpadało, ale myślę, że popracujemy również nad innymi momentami. Dziękuję bardzo.